Sędziowska, wyprowadziła 11 LKS Kołoszów i Piastu Czempy na Morawę. Przywitanie drużyny niebawem. Losowanie stron i rozpoczynamy to ciekawie zapowiadające się starcie. Przypomnę jeszcze składy obu drużyn. Drużyna gości w bramce z jedynką Jucha, 3 Pelc, 5 Sobolewski, z 7 Kiełbasa, 8 Kiełbowicz, 9 Świecarz, 6 Mikulec, 14 Modny, 15 Gawron, 17 Buczkowski i z 10 Trelka. Skład Piasta: 12 Zagrodnik, 3 Stopyra, 5 Duda, 7 Golba, z 8 Broda, 9 Strawa, 10 Szuflita, 11 Stopa, 17 Iwański, 14 Chaprylko i 15 Sebastianka. Dzisiejsze starcie prowadzi trójka sędziowska reprezentująca kolegium sędziów Jarosław. Arbitrem głównym jest Paweł Drabik, sędziowie asystenci Karol Pszonak i Daniel Lorynowicz. Thank you.
Oh,
co ja mam do roboty? Oh.
żółtą kartką pomiędzy zawodnik gości, występujący numerem 6 Kamil Mikulec. Yeah.
Thank you.
Yeah.
kogo? Jak tam widać? Jak widać? Ale co, tam ci przyjechali? Nie. Tam nikt nie umie na śmierć. Jednego byś nie dała. Wyjazd, wyjazd! Jeszcze by trzech zaciął. Żółtą kartką poniany zawodnik Piasta, występujący z numerem 11 Bernard Stopa. Tak, do obróbki mają. Do obróbki.
Tam siedzi, kurwa. Dziadzia. Guru. Do podstawowego czasu pierwszej części gry arbiter główny doliczy co najmniej 2 minuty. Arbiter główny zakończył pierwszą część spotkania, po której Piast remisuje z LKS Kołuszów 0-0. Przed nami 15-minutowa przerwa.